Cześć, tu Ania po godzinach. Witajcie w kolejnym odcinku z widzami Minecraft Teamwork. Witam Was na tle kościoła, niedokończonego jeszcze, ale ustaliliśmy w komentarzach pod filmikiem poprzednim, że Bartek z wieloma cyferkami dokończy swoją budowlę kiedyś, jak będzie miał czas i akurat będzie możliwość wejścia na serwer, bo nie będzie akurat nikt budował i tak dalej. Ok, ale przejdźmy teraz do drugiego zadania. Zadanie drugie wykonał Nexon 98 i miał za zadanie wykonanie budowli z Włoch. Także pójdźmy teraz, poszukajmy budowlę z Włoch. Na mapce już widać, że jest w sumie niedaleko, więc daleko nie zmęczymy swoich minecraftowych nóżek. Włochy, Koloseum. Zaraz obejrzymy całe Koloseum. Kanciaste mini koloseum. Ok, wzlećmy sobie. No i faktycznie koloseum jest kanciaste i jest bardzo, bardzo mini. I biegają w nim gladiatorzy. Jedni więksi, drugi... O, jeden urósł akurat. O, drugi też urósł. A było dwóch małych i trzech dużych. A teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ok. Zwiedźmy sobie koloseum. Tu jest strzałka. Ojejka, zepsułam. No dobra, to potem naprawię. Klatki gladiatorów. Od czego by tu zacząć? Chyba pójdziemy po prostu od wejścia. Może najpierw oblecimy faktycznie naokoło. Tutaj jest wejście dla ludności, żeby sobie oglądała. I tutaj na trybuny. I tutaj jest też miejsce dla Cezara i innych VIP-ów. A tam są właśnie trybuny. Zaraz to sobie obejrzymy. No i tak wygląda kanciaste koloseum. Nie wiem, czy to coś znaczy tutaj, ale pewnie nie. Tam pali się ogień olimpijski. W sumie to nie wiem, czemu się pali ogień olimpijski w koloseum, no ale dobrze. Może być. Dobra, to wejdźmy sobie teraz wejściem dla ludności tutaj. Wejście dla widzów. I wchodzimy. I idziemy sobie na trybuny. I siedzimy tutaj. Wow, fajnie, lwy zagryzają dzieci. I krew się polała. A ci tutaj kombinują jak mogą, żeby uciec przed lwami albo innymi gladiatorami. Albo się szykują do walki. Coś z sobą robią. Dobrze, to teraz idźmy sobie na miejsce dla Cezara. Hops. Cezar musi tutaj hopnąć sobie ostatni stołek. No i tutaj łapka w dół, łapka w górę. Dobić, dobić. Jak to powiedział? No dobra, nie będę mówić. Tam ogień olimpijski się pali nad tym. Trochę nie pasuje ogień olimpijski, no ale trudno, trudno. I cóż tu jeszcze mamy? To teraz pójdźmy sobie z drugiej strony, od strony gladiatorów. Jak widzicie, Nexon użył tutaj jasnego kamienia. To sobie naprawię później. Taką mam myszkę niestety, że jak mi się tutaj zahaczy o komputer, to już niestety. No i wejdźmy do gladiatorów. Dzień dobry. A, tu jest już wyjście od razu na pole bitwy. A tutaj są gladiatorzy czekający, aż ich wezwą do bitwy z tymi kolejnymi. Aż kolejni stracą głowę i wtedy oni będą mogli iść się tam bić. A tutaj mają uzbrojenie swoje. Mogą się poubierać i powalczyć w różnych rzeczach. Skąd ja mam tu stoły do zaklęci i dlaczego? Ach, już wiem. No dobra, nie mam śmietnika. Okej. Okay. No i to w zasadzie jest... Gladiatorzy czekają. Gladiatorzy biegają. Boją się pewnie.
Tam Cezar sobie siedzi. A, to jeszcze idźmy zobaczyć ten ogień. A to od strony widzów musimy iść. Din, din, din. Dobra, to idźmy w tą stronę. Ciekawe, co to jest. Nic. Sorry. Dobra, wsadzimy tutaj takie. Było, to niech będzie. Jak było, to niech będzie. Jak było, to niech będzie. A tutaj co? Nie wiem. No, także Nexon 98 zrobił małe koloseum. No i oczywiście, jeżeli chcecie, żeby wam pomagał w jakichś waszych pracach dotyczących budowania, no bo jest to wybudowane całkiem. Całkiem, no to oczywiście w opisie do filmiku będzie link do kanału Nexona oraz link do strony Nexona, bo Nexon ma swoją stronę, na którą... auć, albo się spalę. Ogień olimpijski. Do. Rzymianie. Hops. Rzymianie. Będziemy was palić na krzyżach. I takich innych rzeczach. Tak powinien on mówić, nie ja. I co ja mówiłam? A, Nexon ma swoją stronę, więc oczywiście zapraszam do obejrzenia, do wejścia na jego stronę. Nie zrobił chyba Nexon filmiku z tego tutaj koloseum, ale myślę, że strona jest warta obejrzenia. Także zapraszam, a tymczasem to już wszystko z koloseum. Idziemy teraz, przejdziemy do kolejnego zadania. Także już mamy budowlę z Polski niecałą, budowlę z Włoch całą, mini, ale jest. No i teraz przejdziemy do zadania kolejnego, trzeciego. Zadanie trzecie wykona osoba, która zgadnie hasło oczywiście. Hasło będzie podane w dwóch częściach. Pierwsza część będzie na blogu dotyczącym tej serii. Nie, na blogu ogólnym. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. A druga część będzie na stronie aniapg.pl w sekcji faku. Albo jeżeli już będzie dostępna, bo robi się sekcja właśnie teamworkowa, więc jeżeli będzie dostępna, to będzie w serii teamwork. Bo nie wiem, czy to już dzisiaj będzie ta seria dostępna, ta sekcja dostępna na stronie aniapg.pl, ale na pewno pomimo tego, że na przykład będzie dostępna sekcja teamwork, to na pewno też będzie w sekcji faku, także po prostu druga część hasła będzie na pewno w sekcji faku, a być może w sekcji teamwork. Także jeszcze raz przypomnę, pierwsza część hasła na blogu, link w opisie, druga część hasła na stronie aniapg.pl w sekcji faku, link w opisie i oczywiście pierwsza osoba, która zgadnie hasło, ta osoba będzie budować budowlę z, uwaga, budowla z, budowla z Francji. Francja, kraj miłości. Jestem ciekawa, co ktoś wybuduje z Francji. Także liczę na to, że będzie dużo zgłoszeń, podobnie jak w poprzednim odcinku, kiedy wszyscy chcieli budować z budowlę z Włoch. No i czekam oczywiście. Oczywiście osoba, która zgadnia hasło, przesyła je do mnie ze strony aniapg.pl poprzez kontakt e-mail i w tytule wpisuje hasło, a w treści wpisuje swój nick na YouTube, swój nick w Minecraft, jeżeli się różnią. I oczywiście pisze jeszcze mi, czy ma Minecraft premium, czy non-premium, żebym wiedziała, jak ustawić serwer i co jeszcze. I no oczywiście swój adres mailowy, żebym miała jak odpisać. I oczywiście budowanie odbywa się w soboty, mniej więcej od 12 do 24. Oczywiście te czasy są takie
przybliżone, także można to zmieniać, można wcześniej, można później i tak dalej, także wszystko jest do uzgodnienia ze mną, ale teoretycznie właśnie robi się to w sobotę od południa. Także zapraszam, jeszcze raz mówię, przypominam, że będziemy budować budowlę z Francji i osoba, która zgadnie hasło, które będzie w dwóch częściach, pierwsza część na blogu, druga część na aniapg.pl w sekcji faku, ta osoba będzie budowniczym kolejnym lub budowniczką lub budowniczymi. Jeżeli stwierdzicie, że potrzebujecie pomocy kogoś swojego znajomego, to oczywiście też mnie o tym zawiadomcie i wtedy dopiszemy tego kogoś do listy. Ok, to ja kończę. Ciemno się zrobiło. Ogień pali się. To tymczasem, pa, pa, żegnam się z wami tabliczką. Trzymajcie się i czekam na zgłoszenia.